Szczęść Boże, coś wam powiem. Kontakt z poganinem mógł tak samo sprawiać, że człowiek staje się nieczysty, jak kontakt ze zmarłym, chorym, czy chociażby spożywanie posiłku nieobmytymi rękoma. Taka była wykładnia prawa, którego pilnie strzegli uczeni w piśmie i faryzeusze. Jezus im dosadnie wytłumaczył, że nic z zewnątrz nie sprawia, że człowiek staje się nieczysty, ale wszystko dokonuje się w sercu. Nasze intencje i zamiary sprawiają, że zamiast dobra pojawia się coś plugawego. Kiedy dziś przysłuchujemy się rozmowie Jezusa z poganką, możemy czuć się nieswojo. Traktuje ją ozięble, jakby chciał ją odesłać z kwitkiem, jakby nie chciał jej pomóc w sprawie, w której przyszła go prosić. W mentalności Żydów pogan nie tylko uznawano za nieczystych, ale nawet za pozbawionych miłości Bożej. Tak myśląc o ich podejściu, jakie to jest straszne, gdy ktoś za Boga decyduje, kogo powinien kochać, a kogo nie. Ważne są słowa, które słyszymy z ust Jezusa. Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Miłość Boga jest trudna do pojęcia. Nie pojmowali tego uczniowie, my mamy z tym kłopot. Ale pojęła to Syrofenicjanka. Zrozumiała, że Bóg kocha wszystkich bez wyjątku, nawet gdy my z tym się nie zgadzamy, bo dla każdego ma jednakowe miłosierdzie. Boża miłość i mądrość nie ma ograniczeń. Nigdy się nie wyczerpuje. Sami w wolności możemy powiedzieć, że mamy już dość. Dostrzegamy w prośbie kobiety istotę modlitwy błagalnej. Święty Augustyn o tejże modlitwie mówi, że nasza modlitwa nie jest wysłuchana, bo źle prosimy, z małą wiarą lub bez wytrwałości, lub z małą pokorą. A w dzisiejszej Ewangelii dostrzegamy modlitwę idealną. W dobrej postawie, uniżenia, w dobrej intencji, o wyrzucenie demona, a także w wytrwałości, bo kobieta nie zraża się słowami Jezusa. Modlitwa błagalna ma to do siebie, że nieustannie kieruje nas do Boga, gdyż bez Niego sobie nie poradzimy. Potrzebujemy Bożej pomocy. Taka modlitwa wyraża nadzieję i miłość, bo jest wołaniem wiary. Jest w niej pewna cząstka naszych pragnień, które wyrażamy z pełną ufnością wobec Boga, ale i w dużej mierze jest działanie Boga, który czeka na nasze zawierzenie. Kobieta uznała swoją małość, co zostało odebrane przez Jezusa jako wielka wiara, kiedy powiedziała, że i szczenięta jedzą z okruszyn spadających pod stół. Tym samym wierzyła, że właśnie ten okruszek uzdrowi jej córkę. Ona więcej nie chciała. Nie prosiła dla siebie o piękne życie, ale prosiła jako matka za swoim dzieckiem, by miało normalne życie. Dlatego Jezus powiedział, niewiasto, twoja wiara jest wielka, niech ci się stanie jak chcesz. Ten tekst powinien nas popchnąć do zastanowienia się nad naszą wiarą. Ile w niej jest szukania siebie, a ile zawierzenia Bogu? Ile jest cierpliwego i wytrwałego wołania, a ile rezygnacji, gdy nic się nie zmienia? Przecież nasze życie co chwilę napotyka na jakiś problem. I najważniejsze pytanie, które czasem zadaję ludziom, jaki masz obraz Boga? Jak Go sobie wyobrażasz? Spróbuj Go opisać i zobacz, czy ten Bóg w naszej głowie jest w dalszym ciągu pełnym miłości Bogiem, który nie ma względu na osoby, który nie dzieli ludzi na godnych Jego miłości i niezasługujących na uwagę, dobrych i złych, wybranych i potępionych. Pamiętajmy, że Bóg nie patrzy na nikogo obojętnie.